sam dla siebie jednością światła i mroku. Sam dla siebie jednością ognia i lotu. Sam dla siebie mrokiem. Sam dla siebie lotem. Więc jakże to? Jakże to jest? Mój wielki i jedyny, mój aż po kres oszalały ptaku. Dotarł teraz nie do następnej polany, lecz znalazł się na skraju nowych połaci łąk, obmurowanych drzewami z błota. Wygniła trawa odsłania nieprzebraną sieć, utkaną przez pajączki ziemne, nietkniętą, uperloną w całości kropelkami jadowitej rosy. Od lasu dzieli go ponad 100 metrów. Za każdym wysiłkiem opada i znów pcha się ku swoim okopom, w wąski rów pełen gazu, gdzie zapewne rozpadają się jego koledzy. Najbardziej nieludzki nie jest ów umierający, który pełznie z rękami unurzonymi w błocie powyżej łokci, pełznie prosto na dziewanny oblepiane martwymi rojami. Najbardziej nieludzka jest cisza. Sam dla siebie jednością światła i mroku. Sam dla siebie jednością ognia i lotu. Sam dla siebie mrokiem. Sam dla siebie lotem. Więc jakże to? Jakże to jest? Mój wielki i jedyny, mój aż po kres oszalały ptaku.